Więc cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj już nawet drugim. Suszarnia zasypana, ogarnięta. Jesteśmy tutaj na działce po kukurydzy. Orka, oreczka. Już widziałem, że mi pękł lemierz. Nowe lemiesze, kurde, założone i powiem wam, że szajs straszny. To oryginalne, które były, przeorały sporo hektarów, a tutaj jeden sezon pod rzepak 30, u Jacka trochę i usługi zaorały tam z 50 hektarów i strasznie są zlizane, tak podłóg tamtych, które były wcześniej. Tutaj ten jeden jest nawet któryś założony stary z powrotem, bo mi pękł i pół lemiesza mi odpadło. Chyba ten nawet, bo nie ma. Tamte są z tymi otworami tutaj dodatkowymi, bo to na cztery otwory są, na cztery śruby, na pięć nawet, bo jedna jest pod dłutem. A tu jest powrotem założany stary, taki najładniejszy wybrałem. No i co, nic się nie poradzi na to. Działeczka po kukurydzy, tutaj poprzecznik był strasznie zdeptany przez zwierzynę. Ale jest na razie potalerzowane, ładnie to w miarę wygląda. Fajna ta ziemia taka dosyć. Ale też jest i są i bryłki, także ziemia fajna. Lubię zapach zaoranej ziemi o poranku, tak jak to mawiał klasyk. Ostatnio nawet oglądałem Martina odcinek, że co, że zaorał całą Danię i koniec się zapowiada orki. Chociaż on obrotny chłopak, to może gdzieś tam go wkręcą na jakąś fajną robotę dalej. No co, działamy sobie. Kawałek zaorałem, tak mówię. Wysiądę chwilę, obejdę pług, czy tam wszystko jest na swoim miejscu. Ale chyba jest w miarę okej. Okay. Chciałem zobaczyć właśnie te dłuto. Nie dłuto, tylko ten lemierz pęknięty. No i kolejny jest pęknięty, znaczy na trzeciej skibie. Kiepskie te lemiesze. Szczególnie, że ten pług ma tak trochę wyprofilowany tą skibę i jest, ale lemierz był znowu przegięty delikatnie w drugą stronę, no jakby to powiedzieć. Się zrobiło tak, że jak środkowe śruby były przykręcone, to tutaj było po parę milimetrów luzu na końcach. Jak ja go dokręcałem, to ten lemierz się przykształcił tak jak jest pług. I on jest strasznie mocno naprężony, mi się wydaje, przez to też te pęknięcia. Ale ogólnie tutaj, no co do samego pługa, to nie narzekam, bo jest całkiem fajny. Jak na razie to te elementy robocze, no takie nie za specjalne są. Mamy popękane piersi, tutaj pierś pęknięta i już odkładnia. Trzeba będzie do naszego pana Wiesia Majstra podwieźć. To ładnie tutaj natnie i pozespawuje takie kota, jak tutaj tą piersi. Jest elegancko, ładnie to się trzyma, tylko trzeba to ładnie naciąć, żeby ładnie wtopić spaw. Ja tam za mocno w spawanie się nie bawię, bo nie mam ręki do tego. Ale o, tak jak tutaj ładnie zaspawana to odkładnia, to będzie chodzić. Tu jakieś, kurde, coś się poluzowało. A, ta śruba chyba trochę luźno jest na skibie, ale to co. Mówię, no te elementy robocze to są jakieś tam polskie zamienniki. Ogólnie wszystkie elementy pasują jak do Kwernelanda. No ale mówię, to coś tu im nie pykło. Od nowości ten problem. Dzwoniłem tam do firmy, gdzie kupowałem pług, ale to wiadomo. Tam to nawet nie ma o czym mówić. Zastanawiam się tylko, skąd tutaj tyle oleju, ale widzę, że gdzieś kostka mi się poci. Trzeba będzie ją rozebrać teraz po oraniach. Trochę ogarniać, żeby to było suche, bo nie lubię, jak maszyna stoi i z niej kapie. No i co, działamy sobie. Działka 4 hektary niecałe, także reszta bezorkowo będzie też jeszcze pewnie dzisiaj uprawione. Będziemy powoli zaczynać siać tą pszenicę, bo mamy 5 dzisiaj, przepraszam. Trzeba brać się do roboty. Powiem wam szczerze, że orka to jedyna praca, którą lubię wykonywać z otwartym oknem. Mimo, że
trochę się kurzy, to lubię mieć okienko otwarte. Tak fajnie ziemia pachnie. Fajnie to wygląda, jak ta ziemia tak się pięknie obraca. Poprzecznik zostawiam szeroki, żeby się nie bawić, tylko na raz sobie elegancko zawracać. O. Tak wjeżdżaj przodem w te krzaki, potem wykręcaj na 5 razy. A tak to jest elegancko. Sporo tu kamieni na tym polu. To w ogóle kiedyś był sad, tutaj w ogóle jeszcze już tam zarosło to tymi brzoskami, ale tutaj normalnie są jakieś tam drzewa owocowe. Chyba jeszcze ze 2 albo 3 rzędy starego sadu takiego, ale ten sad to ma już, nie mam pojęcia, ale ta działka, który drugi rok będziemy obrabiać, taka nowa dzierżawa dosyć fajna, tutaj taka w miarę ziemia. No i na zgóreczku to piach jest straszny. No i cały ten narożnik tu piechudra. Ale całkiem fajnie to wszystko wygląda. Z tego względu też tutaj jest orka wykonywana. Bo wcześniej to nie wiem ile lat, ale była siana chyba pszenica kilka lat. I strasznie było dużo, o, strasznie zaparzone było to pole. Ja to wziąłem jakoś tam po żniwach. Mogłem to w sumie spryskać, ale jakoś po żniwach tej pyżuwy takiej nie było mocno widać, ale teraz w kukurydzy było pryskane Tezosar Extra Box. I miejscówki, gdzie tego peżu trochę zostało. Dlatego mówię, może pługiem będzie łatwiej się go pozbyć niż bez orce, bo bez orce się porozciąga tylko po całym polu. I potem no przy pszenicy ciężko będzie go zwalczyć. Wstępnie był też plan, żeby posiać tu jeszcze raz kukurydzę, tylko no, te działki, które mam w tym rejonie posiane, są już pszenicą. No i trzeba by było jeszcze raz siać tam, na tamtych działkach kukurydzy i teraz przyjeżdżać do 5 hektarów 5, 6, no do 7,5 hektara pszenicy i do 3 hektarów 4 kukurydzy. Trochę bez sensu, a tak będzie tam 12, czy ileś tutaj 11-12 hektarów będzie tu na tym rejonie wszystko zasiane, będzie właśnie pszenicą. Na ten pesz może jakoś tam uda się tutaj nad nim zapanować. No i tak opryski pójdą na wiosnę, no bo teraz już nie będzie kiedy tak naprawdę. Przyjmij na chwilę okienko, bo drę się na cały regulator, bo z mała. Też mam taki fajny, no taki sposób swój na oranie, że później na koniec jedną stronę naoruję, a drugą tak jakby odoruję, żeby potem przyjadę sobie tu agregatem oprawowo-siewnym, bo tak myślałem, żeby jeszcze tu uprawić to talerzówką, żeby to trochę tą ziemię przygnieść, ale chyba już nie będziemy się w to bawić. Zobaczymy, jak tam po bezorce będzie pole wyglądać. Jak będzie po bezorce fajnie, to już nie będziemy talerzówki tutaj ciągać, nie? To przyjeżdżam sobie agregatem, kółko podnoszę, już tylko z jednej strony tę bruzdę tam przejadę 2-3 razy i mam grzywki. A tak jak jest z dwóch stron, to trzeba jechać z jednej strony, potem z drugiej. Dużo czasu trzeba na to poświęcić. Tak to co roku jedną stronę, mniej zabawy. Tu akurat było odorane, to będzie trzeba narzucić na pole z tej strony. A z tamtej strony trzeba będzie właśnie tam na dróżkę i na te krzaki. Jest bruzda nie zasypana, więc bez żadnego problemu. O, tutaj taki piasek, lekka ziemia w tym miejscu.
No ale nic nie poradzimy tu pszenicy, to raczej za potężne nie będzie. Kukurydza ta cieniutkie, miała takie patyczki. A to mówię, to jest 3,70 tego pola, a tu tego jest parę arów dosłownie, z góreczka samego. I to samego narożnika, bo tam dalej i na zgórku jest dosyć fajna ziemia. No, taki ciemny piasek. Tu przed kukurydzą poszedł kurzak, po orce poszła kreda. To taka dosyć konkretna w sumie dawka, ale ładnie się rozłożyła, nigdzie się nie wyciąga. Nieraz miałem takie sytuacje, że dawałem tą kredę, tą grubą taką rozrzutnikiem, to potrafiły się te bryły wyciągać po roku, a tutaj wszystko ładnie, pięknie. I w sumie była dawana na wierzch, więc była tylko wymieszana talerzówką, to też raczej się nie wyłoży, ale nigdzie na niej grudki nie było, tylko widać. Badyle też ładnie po talerzówce poleżały, trochę przetruchlało to wszystko. Bardzo ładnie się tutaj orze. Pole praktycznie jak po stole. Gdzie nie, gdzie tylko z tych korzeni takie są zrośnięte rośliny ze sobą i orze na skos, bo było siane od tej między tu właśnie od krzaków, a orze tam od łąki. I tak jest, że trochę to pole idzie z klina, ale to w sumie dobrze, bo jak się uprawia talerzówko, to raz z jednej, raz z drugiej strony ładnie to się równa. Też w miarę dobrze wyszło, bo wcześniej było jak wziąłem to pole, to rok wcześniej było chyba orane wszystko do środka, o kurde, C4 przeskoczyłem i były bruzdy po bokach, dlatego też no nie było, to jest za mocno, nigdzie nie było bruzd na polu, były w miarę pozaciągane, więc taka działka w miarę fajna. Dojazd trochę kiepski, bo tu kurde z 1,5 km taką słabą drogą, ale nie ma tragedii. No, ładnie się zaorało. Ciekawi mnie, jak po tej bezorce to będzie wyglądać, ale to zobaczymy zaraz tu do orze i przesiadka w erkę. Będzie oporowo, bezorkowo. O kurde, jaki kamień. No, sporo kamieni na tym polu właśnie jest. Cały czas te resory tylko trzeszczą. Nowe dzierżawy to nowe przygody. A tutaj proszę bardzo, lodowarka 4200 udźwigu i ledwie co go podniosła. To naprawdę z ledwo biedą się go wyciągnęło. Nie mam pojęcia, ile ten kamień może ważyć, ale łyżku ciężko go było w ogóle wygrzebać z ziemi. Weź go może wywieźć tutaj w te krzaki, no bo to co z nim zrobić? No taki jak w tym memicznym tym TikToku, że nie takie liche te ziemniaczki w tym roku, a to taki kartofel całkiem niezły. Widać, na górze ma wykruszony spory kawałek. Podejrzewam, że tą stroną był po prostu tutaj na górze, bo on praktycznie czubkiem wystawał na zewnątrz i tak to wygląda. Słabo tu widać, bo jest dosyć ciemno, ale dołek całkiem niezły, trzeba będzie tu ładnie to ziemią teraz zasypać, żeby to ogarnąć. Na razie go, o! Tyłek w górze w JCB. Na razie go odtransportujemy w krzaki. Fajny okaz nadałby się na ten. Hydraulikę odcięło. No kurde, ładny okaz, naprawdę. Chyba największy dotychczasowy, jaki wygrzebałem z ziemi. W sumie te ciary były w planie do wymulczowania, ale tak będzie trzeba ładowarku tu przyjechać, jak będziemy porządki robić. Jeszcze jest parę ładnych sztuk na tym polu, bo jak orałem, to puch podskoczył, ale na tą chwilę ciężko je zlokalizować. O, kamień wygrzebany, to przynajmniej będzie można siać spokojnie, ale znając życie, w tym miejscu pewnie teraz ścieżka wyjdzie na tych nierównościach. No bo jakby mogło być inaczej. Dosyć spory był ten kamień, więc trzeba ten dół dobrze zarównać, żeby
żeby tu potem w miarę to dało się uprawiać normalnie. A mówię, znając życie, wypadnie się ścieżka technologiczna, no ale nic się na to nie poradzi. Jacek już tu zaciąga, sporo trzeba było go obkopać dosyć, bo naprawdę no taki gigant, że głowa mała, ale na szczęście udało się go wygrzebać. No takie znajdźki na polu nieraz się trafiają, dlatego no tu ładowarko trochę trzeba było go obkopać, udało się to wygmerać. Widać było nawet na nim, że ma, że był poobdzierany, gdzieś tam parę razy podejrzewam, że pługiem wcześniej dostał. Mówię, tutaj drugi rok obrabiam tą działkę, rok temu nie było okazji, żeby przyjechać tu ładowarką, a teraz Jacek dowiózł mi pszenicę tutaj do siewu. Nie była okazja, żeby się tego dobrodziejstwa z pola pozbyć. Przynajmniej już nie będzie trzeba uważać i go omijać przy orce, przy uprawie, no bo wiadomo, że na takim kamieniu to można sprzęt naprawdę dosyć nieźle uszkodzić. Jacek to równa, a ja lecę dalej z siewem. Działamy ostro z siewami. Prezes emeczką leci. Jeszcze jedną tam działkę dosieć nawozu ostatnią. A my powolutku tutaj działamy sobie. Posiane prawie 6 hektarów. Czyli zaraz połowę, mamy tu 13,5. Ale już tam się pogoda zaczyna psuć i jak ja to ostatnio mówiłem, jak nie urok, to straczka. Mam nadzieję, że się nie rozpada, tylko będzie taka mrzawka. Mam nasiona na przyczepie, ale ponakrywaliśmy je po nawozach. No i zaraz zobaczymy. Prezesa pierwsze sianie nawozów nowym rozsiewaczem. Jeszcze nigdy nie miał wcześniej okazji, ale teraz mówię, ostatnia działka, resztka w rozsiewaczu, to już mówię, jak wysieje, tak będzie. Gdzieś tam zawsze ten nawóz poleci. Ja już za ten czas sobie ładny kawałek pola obsiałem. No jeszcze sporo zostało tego. Tego trzeba poganiać, bo pogoda nam się psuje. I lecimy powoli. W GoPro skończyło mi się miejsce na karcie pamięci. Więc szybka przesiadka na telefon. Jacek pakuje big bagi po pszenicy i po nawozie. Ładowarko wyciągnął kilka jeszcze kamyczków, może nie takich jak ten wczorajszy, ale też niczego sobie. Tutaj po bezorkowcu sporo tych liści, korzeni. Liście same w sobie nie przeszkadzają, najgorsze są te korzenie, bo potrafią się gdzieś tam na talerzówce delikatnie przypchać, tak jak o tutaj. Zobaczcie, jakie to jest, kurde. Jaki to jest korzeń z jednej rośliny. No to akurat ziemi się naprzyklejało, ale no takie są bryły aż na polu, ale po siewniku fajny bałagan na polu. Powiem wam szczerze, że podoba mi się to, taki sposób siewów. Już drugi sezon po pszenica, po kukurydzy bezorkowo. Całkiem fajnie to wygląda, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w plonach. Ale tegoroczne uprawy bezorkowo sypały sporo lepiej, więc w tym roku też i dużo więcej areału zasianego bezorkowo. Zostało nam w sumie jedna działka, tutaj końcówka, jeszcze poprzeczniaki. No i co, pszenica będzie zasiana, w sumie 20 parę hektarów będzie, bo teraz jest 19,5 i jakieś 23-24 hektary, więc prawie dwa opryskiwacze będą na pszenicę potem do oprysków. Tam jeszcze została łyżka, bo kamienie trochę poleciakiem, trochę łyżku zbieramy, żeby to wywozić. To jest dosyć śmieszne, bo małych kamieni tutaj nie ma, tylko jak się trafiają, to jest takie jak prawie koło od ładowarki. Kilka sztuk takich było, więc tego się wyzbyliśmy. Będzie znowu jak święty spokój na jakiś czas. Po pszenicy w planie głęboszowanie, więc nawet nie chcę myśleć, co się będzie działo. No ale cóż, nowe działki takie, no już w sumie trzeci sezon teraz obsiewamy. Już nie takie całkiem nowe, ale na tych swoich polach człowiek wie, co i gdzie się dzieje, a tutaj no to takie różne kwiatki się znajdują. Więc co, to tyle na dzisiaj. Dosyć długi odcinek wyjdzie, bo to kurde, z 3 dni chyba nagrywane. Szkoda, że nic nie udało mi się nagrać z uprawy bezorkowcem.
bo tutaj w niektórych miejscach na glinie noerka w 3-metrowym bezorkowcu miała to ciągnąć. Dlatego jak ktoś mi powie, że ciąga bezorkowca ciągnikami po 120-130 koni, a nawet w 4 garach ciągają bezorkowce 3-metrowe na 27 cm, to chciałbym to zobaczyć na własne oczy. No tutaj mówię, 250 koni, 3 metry było na 28 cm. No w sumie nie mierzyłem, ale Krzysiek, od którego pożyczałem bezorkowca, właśnie mówił, że przy tym ustawieniu około 27-28 cm się mieszało. No i czuć było, że ciągnik na lekkiej ziemi to tam sobie nic nie robił z tego agregatu, ale na glinkach, tam na takim zgóreczku fajnym, no było co ciągnąć, także test, kolejny test mocy werce był. Dobra, to tyle na dzisiaj, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć.